Drugi dzień nowenny za przyczyną świętego Jana Pawła II. Święty Janie Pawle II, razem z Tobą wyznajemy wiarę w Boga Ojca Wszechmogącego, źródło wszelkiego życia. Ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy. Przyzywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi. Święty Janie Pawle II, razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci nienarodzonych. Amen. Z nauczania świętego Jana Pawła II. W szczególny sposób pragnę przypomnieć Wam słowa Matki Teresy z Kalkuty, skierowane do uczestników Międzynarodowej Konferencji ONZ. Mówię dziś do Was z głębi serca, do każdego człowieka we wszystkich krajach świata, do matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. Każdy z nas jest tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co się dzieje w wielu miejscach świata. Życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy, by kochać i być kochanym. Litania do świętego Jana Pawła II. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami. Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, módl się za nami. Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami. Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami. Przyjacielu świętych i błogosławionych, módl się za nami. Następco Piotra i sługo sług Bożych, módl się za nami. Stróżu Kościoła, nauczający prawd wiary, módl się za nami. Ojcze Soboru i wykonawco Jego wskazań, módl się za nami. Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami. Gorliwy miłośniku Eucharystii, módl się za nami. Niestrudzony pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami. Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami. Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami. Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami. Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami. Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami. Głosicielu nowej ewangelizacji, módl się za nami. Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębie, módl się za nami. Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami. Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, módl się za nami. Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami. Bracie i mistrzu kapłanów, módl się za nami. Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami. Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami. Umocnienie małżonków, módl się za nami. Obrońco nienarodzonych, módl się za nami. Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl się za nami. Przyjacielu i wychowawcu młodzieży, módl się za nami. Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami.
wsparcie dla ludzi starszych i samotnych. Módl się za nami. Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami. Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami. Miłośniku liturgii sprawujący ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami. Uosobienie pracowitości, módl się za nami. Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami. Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami. Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami. Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami. Upominający grzeszników, módl się za nami. Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami. Przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami. Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami. Rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami. Wspierający bezrobotnych, módl się za nami. Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami. Odwiedzający więźniów, módl się za nami. Umacniający słabych, módl się za nami. Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Janie Pawle, abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwo świętego Jana Pawła II. I za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Modlimy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. On jest współczesnym prorokiem danym nam przez Boga. Święty Jan Paweł II kiedyś tak zdiagnozował naszą współczesną Europę, mówiąc, że Europa wzięła Chrystusa w nawias i że Europa stara się teraz żyć i myśleć tak, jakby Boga nie było. Ale my potrzebujemy rozumieć realizm duchowej walki, który się dzieje. Potrzebujemy rozumieć duchową perspektywę dla walki o życie. Bóg stworzył każdego człowieka na swój obraz. I odkąd pierwsi rodzice popełnili grzech, Bóg wprowadził nieprzyjaźń między potomstwo niewiasty i potomstwo węża. I Bóg od tego momentu już zagwarantował zwycięstwo potomstwu niewiasty. Ale wąż i jego potomstwo cały czas walczy, toczy walkę przeciwko potomstwu niewiasty. Już w Starym Testamencie mamy takie ślady, chociażby w ludach kananejskich, które czciły demona przez składanie ofiar z dzieci. I ten sam rodzaj złych duchów dzisiaj kusi ludzi do aborcji. I to już nie jest tylko złamanie piątego przykazania nie zabijaj. To jest złamanie pierwszego przykazania. Demon przyjmuje te dzieci jako ofiarę złożoną jemu. W Starym Testamencie, tak jak i dziś, ludzie, można powiedzieć, wchodzą w pewien układ z demonem. W zamian za święty spokój pozbawiają życia dziecko. Widzieliśmy w Nowym Testamencie, kiedy była rzeź niewiniątek, dlaczego one zginęły. One były pierwszymi męczennikami tylko dlatego, że Chrystus się wcielił. Bo Herod, który był zniewolony lub opętany,
był narzędziem złego ducha. I to są pierwsi męczennicy aborcji, którzy zginęli za to, że Chrystus się wcielił. I duch Heroda żyje we współczesnym świecie i działa nadal. I to jest duch antychrysta. Święty Jan w swoim liście mówi, że duch, który jest z Boga, uznaje, że Chrystus przyszedł w ciele, a duch antychrysta nie uznaje, że Chrystus przyszedł w ciele. A ciało Chrystusa to jest Eucharystia, ciało Chrystusa to jest Kościół i ciało Chrystusa to jest drugi człowiek. W tych trzech przestrzeniach współcześnie będzie walczył duch antychrysta, żeby uderzać w Eucharystię, żeby uderzać w Kościół i żeby uderzać w życie drugiego człowieka. I mamy zagwarantowane zwycięstwo dzięki Maryi. Ona dostała obietnicę zdeptania głowy węża. Ona jest matką Eucharystii. Ona, w której pierwszej Jezus stał się ciałem, tak jak ma to miejsce teraz w Eucharystii. Ona jest matką całego Kościoła, kiedy pod krzyżem przyjęła testament Jezusa, kiedy wzięła do swojego serca umiłowanego ucznia Jana, a z nim i nas wszystkich. I tym samym jest matką każdego człowieka. I to ona trwa dzisiaj z Kościołem. I dzięki niej przyjdzie zwycięstwo. Dzięki niej przyjdzie nowa pięćdziesiątnica od Boga. Idźmy razem ze świętym Janem Pawłem II, prorokiem naszych czasów, w triumfie niepokalanego serca Maryi, w cywilizacji życia, do zwycięstwa, z modlitwą i z mocą Bożą. Na tą drogę niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.